Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic i serii, w zasadzie cyklu odcinków pod nazwą Kim oni są. Skoro taki cykl, no to wiadomo, że rozmowa z gościem, a dzisiaj moim gościem jest CEO firmy Infopuls Poland, Łukasz Olechnowicz. Cześć Łukaszu. Cześć Wiktorze, cześć wszyscy słuchacze. Bardzo miło mi Ciebie tutaj gościć w moim podcaście i słuchaj, no od jakiegoś czasu nagrywam podcast, którym chcę przybliżyć słuchaczom, ale także i widzom, bo akurat te odcinki mają wersję wideo, działalność różnych spółek, które są obecne w Polsce, są interesujące i świadczą fajne usługi dla biznesu. Dzisiaj padło na Infopuls. Ty stoisz na czele Infopuls Poland, ale ten podcast rządzi się takimi prawami, że pierwsze pytanie pada do firmy matki, czyli gdzie, kiedy i jak ktoś wpadł na pomysł, żeby powołać do życia firmę Infopuls globalnie? Bardzo dobre pytanie. Pewnie nie byłoby Infopuls Poland, gdyby nie rok 91 i dwóch panów, którzy poznali się na uczelni, na studiach IT w Kijowie. I od słowa do słowa w czasie takiej chyba największej transformacji w 91 roku postanowili otworzyć Ukrainę na świat i zacząć współpracować z firmami na ten moment zachodnimi, jeżeli mówimy o Europie, po paru dobrych latach też z firmami z całego świata. Natomiast tak jak wspomniałem, Infopuls powstał w roku 91, czyli w zeszłym roku świętowaliśmy już 30 urodziny. I początkowo był to zespół złożony z kilku osób, z founderami, którzy sami siedzieli przy klawiaturach i realizowali dla klientów projekty. Z biegiem czasu Infopuls zaczął rosnąć i co jest bardzo istotne, na początku nazwa firmy była zupełnie inna, ale firma ukraińska poprzez merch z firmą Infopuls, i to była firma duńska, przejął nie tylko oddziały europejskie tej firmy, natomiast przejął również nazwę i dużą część projektów europejskich, które w tamtym momencie były realizowane. Kilka lat później Infopuls nawiązał strategiczne partnerstwo z bardzo dużą firmą, która w Polsce mało dzisiaj mówi, Ergo Digital Group, i nie jest to Ergo od tej firmy ubezpieczeniowej, natomiast była to dość duża grupa skandynawska i dzięki temu staliśmy się częścią większej organizacji, bo organizacji, która wtedy liczyła około 9000 osób. W międzyczasie Infopuls rósł i dalej rośnie pod osobnym brandem. Na ten moment rozwijamy się w Polsce, Niemczech, Bułgarii, dalej rozwijamy się na Ukrainie, ale z takich ciekawostek bardzo prężnie od zeszłego roku rozwijamy także biuro w Brazylii, co pewnie umiesz sobie wyobrazić, że jeżeli planujemy teraz jakieś podróże służbowe, to jaka lokalizacja jest dla wszystkich pracowników numer jeden, żeby pojechać co najmniej na kilka dni. I teraz jesteśmy częścią grupy Tieto Evry, więc globalnie liczymy około 25000 osób jako grupa. Natomiast dalej jako Infopuls rozwijamy się trochę niezależnie od naszej grupy, dalej pod osobnym brandem i w trochę inny sposób niż nasi właściciele. Ale można powiedzieć, że dynamika wzrostu też jest dość fajna, bo w chwili obecnej liczymy około 2500 osób. No to słuchaj, zatrzymajmy się tutaj na chwileczkę i wskoczmy na polski rynek. Jakbyśmy teraz mogli od Ciebie usłyszeć kilka słów na temat obecnego kształtu Twojej organizacji. W których jesteście miastach, ile rzeczywiście macie personelu zatrudnionego? Taki ogólny zarys, żebyśmy zobaczyli Waszą obecność w naszym kraju. My jesteśmy w Polsce od niecałych 3 lat i w lutym, czyli za całkiem niedługo, miną 3 lata od mojego dołączenia do Infopulsu jako pierwszego pracownika. W tym czasie udało nam się zrekrutować około 100 osób. Plan wzrostu w tym roku to jest co najmniej kolejne kilkadziesiąt osób w rozwoju organicznym. Niestety ze względu na obecną sytuację, jaka jest na wschodniej
w stronie Europy. Możliwe, że urośniemy w Polsce dużo szybciej, ale ze względu na procesy relokacyjne, a nie tylko ze względu na i też do dużo większych rozmiarów, ale ze względu na procesy relokacyjne, a nie tylko ze względu na rozwój organiczny. I my obecnie jesteśmy dość aktywni w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu. Ale jak większość firm w naszej branży, jesteśmy w stanie znaleźć pracowników nawet w bardzo małych miejscowościach, ale też w odległych miejscach, takich jak Lizbona, Malta i parę innych lokalizacji, dlatego że COVID stworzył nie tylko zagrożenia, ale także szanse do rozwoju i zatrudniania osób w zupełnie innych lokalizacjach. Więc w naszym zespole w tym momencie mamy, żeby nie skłamać, chyba 7 narodowości, w tym koledzy z Portugalii pracują w Portugalii. Tak? Czyli nie skupiamy się tylko na relokacjach, natomiast także na zatrudnianiu osób, które mogą żyć dalej w swoim kraju i z tego kraju pracować. Powiem ci, że zabrzmiało to tak. Tak z lekkim przekąsem powiem, jakby to Polska miała swoją kolonię w Portugalii i na Malcie, skoro tam mamy tych pracowników. Tak, ale powiem ci, Wiktor, tak pół żartem, pół serio, że ostatnio też w jednej z rozmów wspomniałem, że najdalej wysunięty nasz oddział, tak, jakiś branch polski, to jest Lizbon. Więc kiedyś były takie żarty o różnych miejscach, tak, więc parafrazując trochę, na ten moment najdalej wysuniętą dzielnicą Warszawy dla nas pod kątem korporacyjnym jest Lizbon. Bardzo, bardzo fajne. Zresztą Lizbona od lat udowadnia, że jest znakomitym miastem do świadczenia usług biznesowych, bardzo szeroko pojętych, nawet międzynarodowi ogromni gracze od eventów poświęconych sektorowi usług biznesowych tam właśnie organizują co roku bardzo, bardzo ciekawe konferencje. Nie dziwi mnie to, że w takim razie i wy kawałek swojego zespołu macie w stolicy Portugalii. Dobra, odstawmy sobie na bok tą kolejną dzielnicę Warszawy, o której przed chwilą powiedziałeś. Teraz może skupmy się na tym, co wy takiego robicie, jaki wy zakres usług świadczycie swoim klientom? Generalnie jako firma jesteśmy dość szeroko obecni w branży IT, bo myślę, że od tego powinniśmy w ogóle zacząć, że dalej jesteśmy zdecydowanie firmą technologiczną i dla naszych klientów jesteśmy partnerem w zakresie rozwoju technologicznego, cyfryzacji, i rozwoju, i generalnie rozwoju w obrębie technologii. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że od początku, i myślę, że to jest chyba największa tajemnica sukcesu naszej firmy, my od początku bardzo mocno skupialiśmy się na tym, jak możemy klientowi pomóc w różnych obszarach związanych z IT, a nie tylko na tym, co z obecnej oferty produktowej chcemy mu sprzedać. I jakkolwiek nie brzmi to trochę jak marketingowy banał i jakieś hasło marketingowe, które próbujemy sprzedać, to rzeczywiście tak było. I wiele z naszych działek produktowych i usług, które świadczymy, zaczęliśmy świadczyć tylko i wyłącznie dlatego, że z klientami, z którymi zaczęliśmy współpracę, zaczęliśmy te usługi rozwijać. Czyli klienci, którzy już nas znali, ufali nam, zaczęli z nami wchodzić w nowe pola, których uczyliśmy się razem. I jeśli chodzi o polski oddział, to ja bym się skupił na takich 4 kierunkach, na których wyrośliśmy i jesteśmy bardzo, bardzo silni. Jeden to jest software development i to w bardzo różnych obszarach, dlatego że jednym z naszych klientów jest przykładowo firma Bosch, dla której realizujemy bardzo dużo projektów, które wspierają ich rozwiązania, o których mało kto zdaje sobie nawet sprawę, dlatego że coraz częściej widzimy rowery elektryczne, ale nie zdajemy sobie sprawy, że Bosch pracuje nad środowiskiem, które integruje różnego rodzaju rozwiązania z tym związane. Jest to jeden z projektów, w którym uczestniczymy. W chwili obecnej jeden z naszych zespołów buduje też rozwiązania dla największych banków w Skandynawii. Świadczymy usługi dla jednej z największych firm telekomunikacyjnych w Belgii.
Ale żeby nie uciekać tak daleko, mamy także klientów z Polski, których bardzo mocno wspieramy, a rok 2022 prawdopodobnie będzie zmieni trochę ten nacisk i prawdopodobnie ta noga naszego biznesu rośnie jeszcze bardziej w zakresie cyber security. Więc jesteśmy obecni w różnych polach, ale kilka takich kluczowych to na pewno jest cyber security, software development i zarządzanie infrastrukturą u klienta albo cloudową, łącznie z migracjami. No widzisz, miałem ci kolejne pytanie zadać o twoich klientów, a ty już tutaj worek rozprułeś z tymi nazwami klientów, więc możemy sobie tylko wyobrazić, że w zasadzie to chyba nie ma ograniczeń branżowych, do kogo wy świadczycie swoje usługi, bo tak, jeżeli wspominasz mi o cyberbezpieczeństwie, dla mnie w zasadzie w tej chwili każdy biznes jest w sieci, każdy, w zasadzie chyba nie ma branży, może poza rolniczą, chociaż nie, no rolnik w zasadzie też w tej chwili korzysta z komputera i różnych zasobów sieciowych, więc popraw mnie, jeśli się mylę, ale w zasadzie sky is the limit. Praktycznie jesteście w stanie dostarczać swoje usługi każdej wymyślonej sobie w tej chwili przeze mnie branży. Tak, dlatego że w chwili obecnej tak naprawdę coraz mniej się mówi o tym, że firma działa w jakiejś branży, a coraz częściej się mówi o tym, że firmy są firmami technologicznymi. Banki przestają być instytucjami finansowymi, zaczynają być fintechami, tak? Jeśli mówimy o rolnictwie, to jest ciekawy przykład, akurat tu nie mamy projektów w Polsce, ale nasza spółka matka z Ukrainy ma olbrzymie doświadczenia. To są olbrzymie projekty wdrożeniowe, optymalizujące cały proces produkcji w rolnictwie, dlatego że większość z nas kojarzy rolnictwo jako rodzinę, która ma 3 traktory, jakby żyją z tego, ale tak naprawdę światowe rolnictwo opiera się na olbrzymich firmach. To są giganci, często dużo więksi niż firmy technologiczne. I tam pełna automatyzacja procesów, optymalizacja tego, co się dzieje. I aspekty też związane z cyber security są bardzo, bardzo istotne. Więc trudno mówić w chwili obecnej o branżach, raczej o pewnym podejściu i sposobie do realizacji pewnych projektów dla przykładu, jeżeli mówimy o SAP-ie, to może być SAP wdrożony w rolnictwie, w banku, w firmie energetycznej czy w jakiejkolwiek innej, ale równocześnie SAP nie będzie działał dla klientów z innych branż, więc jakby w tych innych branżach będziemy wdrażać zupełnie inne rozwiązania. Więc tutaj IT jest dzisiaj wszechobecne i nawet fakt, że spotykamy się dzisiaj korzystając z jakiegoś rozwiązania IT, pokazuje, że wy jako Pro Progressive, jako klub, nie jesteście już klubem tak jak kiedyś, że raz na miesiąc spotykało się na szklaneczkę whisky w lokalnym klubie, barze czy restauracji. Natomiast wy też coraz bardziej jesteście firmą technologiczną i nawet wdrożenie nowego portalu to pokazuje, więc nie ma tutaj ograniczenia, jeśli chodzi o branżę, zdecydowanie. No to prawda. Słuchaj, no to w takim razie zbliżając się do brzegu, gdyby taki bank, taki rolnik, taki klub jak mój, czy też jakakolwiek inna organizacja, o której przed chwilą wspomniałeś, była głodna nieco więcej pozyskania wiedzy na temat InfoPuls, to gdzie powinna się udać? Przede wszystkim zapraszam do kontaktu bezpośrednio ze mną. Ja już przekieruję do osób, które będą w stanie pomóc i znają się na konkretnej potrzebie dużo lepiej niż ja, więc łatwo mnie znaleźć na LinkedInie i jestem dość aktywny tam, więc bez problemu będziemy w stanie się skontaktować. A jakby ktoś chciał trochę więcej o nas poczytać, to zapraszam na stronę www.infopuls.com i tam dużo więcej niż dzisiaj zdążyłem powiedzieć, na pewno o nas można znaleźć. Super, bardzo, bardzo ci dziękuję. Ja zadbam o to, żeby w opisie do tego dzisiejszego odcinka znalazły się konkretne namiary zarówno na stronę twojej firmy, jak i twojego LinkedIna. No to wtedy ci rolnicy i bankowcy będą mogli łatwiej trafić po więcej informacji. Bardzo ci dziękuję. Super, dziękuję ci bardzo, Wiktorze. Do usłyszenia.